Serdecznie witam kolejne koło gospodyń wiejskich na dzisiejszym konkursie. Z nami Rozwadzianki Plus, które witają wszystkich bardzo serdecznie. Powiedzcie coś o sobie. To znaczy tak, my wcześniej działałyśmy w stowarzyszeniu, które oczywiście dalej działa i pod nazwą Rozwadzianki. Utworzyłyśmy koło gospodyń z nazwą Rozwadzianki Plus, ale z tego względu, że mamy 10 pań i jednego pana, tego dużego plusa, pani Batku. Aha, i to jest ten plus. To jest pierwszy plus, że Stowarzyszenie Rozwadzianki, więc koło gospodyń dołącza się z plusem. I drugi plus, że 10 i 1 plus. Jak to się stało, że on się u was znalazł? Nie miał wyjścia, bo to mój mąż. No to jest siła kobiet, prawda? No właśnie. Ktoś musi rządzić. No tak, super. Tak. A powiedzcie mi, czym się w ogóle zajmujecie na co dzień? Dużo czasu mamy? Troszkę. Mogę dużo. To znaczy ja mam na co dzień to różnie. Prowadzimy swoje gospodarstwa domowe, gospodarstwa rolne, pracujemy. Ja jestem, oprócz tego, że jestem przewodniczącą koła gospodyń, należę również do stowarzyszenia, a również jestem radną. Gratulacje, więc tych zajęć jest dużo. Jest troszeczkę społeczności w naszej właśnie dziewczynki mnie Brawo. No ta nominacja jest zasłużona, bo ty jesteś naprawdę wszędzie i dla wszystkich i pomocna, więc cieszę się, musi to nagrodzić. Dziękuję. Właśnie zaczęło głosować. To będziemy głosować. No liczę na głosy. Nie spodziewałam się, dostałam informację SMS-em, że właśnie jestem podana właśnie do tej grupy liderów i byłam w szoku. Okazało się, że to zrobiły moje dziewczyny. Więc serdecznie dziękuję i cieszę się, że darzą mnie takim zaufaniem. A powiedzcie mi dziewczyny, wracając do waszego koła, jakie sukcesy są już przez was wypracowane? Dużym naszym sukcesem to jest udział w ogólnopolskich zjazdach gospodyń wiejskich z Lychenia. Był prawie cały powiat Przysuski pewnego roku. Tak, w ubiegłym roku byłyśmy też. No i zawsze zajmujemy jakieś tam miejsca. No w tamtym roku Brzezinki zajęły pierwsze miejsce w potrawie kulinarnej i cieście, które były z nami. No. Ale tylko wejdę słowo, Brzezinki powiedziały, że my się wspieramy razem. Tak, pięknie dziewczyny. Tak. Naprawdę jestem pod wrażeniem. Ile tak już działacie? Ile to lat? W ogóle całkowicie to jest około 15 lat, czyli a jako koło gospodyń to jesteśmy piąty rok. Czyli można powiedzieć, że taki staż i w kole, i w stowarzyszeniu to macie największy. Tak, a powiem szczerze, że jeszcze może większy, bo nasze mamy też miały koła gospodyń. Pamiętam, jak moja mama prowadziła też koło gospodyń i zabierała nas jako dzieci, piekłyśmy, wypieki z nimi robiłyśmy i chyba od tego się to zaczęło. Tak. Aha, czyli takiego tak. Bakcyla złapało się od rodziców. A później w pewnym momencie te koła tak przysnęły i jak zaczęły się te dożynki powiatowe, to stwierdziłyśmy, że dlaczego nie. Myślę, że tego typu działania jak dzisiaj, tak, konkursy, tak, różnego rodzaju spotkania, to jest właśnie to, co stowarzyszenia i koła pobudzi do życia. I dzięki grupie lokalnego działania bierzemy udział już od 10 lat z festiwalu folklorystycznym w Odrzywole i tam zajmujemy pierwsze miejsce. Skromność to wasze drugie imię. Dziewczyny, a co na dzisiaj przygotowałyście? Jakie przepyszne potrawy? Przede wszystkim właśnie ten kugiel, w innych regionach Polski zwana babka ziemniaczana. To jest na bazie ziemniaka tartego z dodatkiem, tu dzisiaj to było żeberko, mięsko też, odrzynki, boczek ze śmietanką. Natomiast również zimne nóżki, tylko naleśniki. To są tutaj naleśniki. Zimne nóżki, to są naleśniki. Przepysznie. Z brzoskwiń, z truskawek i z porożkiem. Tutaj ukrył się mazurek piękny. Też.
właśnie. A kosz to też wasza praca? Też. No pięknie. Wszystkie dekoracje to są nasze prace wykonane. Ale to jest tak, że wszyscy do wszystkiego, czy taki podział ról? Jedne gotują, inne śpiewają, inne dekorują? Jak to wygląda? Ze śpiewem to tak bardzo. A ze śpiewem nie? Myślałam, że jak ten Michał się zaczniemy śpiewać, to... To się za bardzo spodobało. No właśnie, tak. Przede wszystkim gotujemy trochę, mieszamy, lubimy organizować. Mm-hmm. Także pani Plaćko zna nas, pani z tego. Znam. To powiedz mi, kochanie, jeszcze przepis na tą pyszną babkę ziemniaczaną. Więc tak jak powiedziałam, ziemniaki tarte surowe, oczywiście tak jak na placki ziemniaczane, przygotowujemy. Do tego boczek wędzony, do tego kiełbaska i dzisiaj dodałyśmy jeszcze żeberko. Żeby było jeszcze lepiej. Jeszcze i pieczarki. Aha, można i to wszystko, tak. I to wszystko się... Tak, miesza i później się piecze. Aha. I wychodzi coś takiego pysznego. Tak. Podawane na ciepło, na zimno. Na ciepło, na zimno, może być ze śmietanką. Aha. Kwaśną, może być ze śmietanki także. Także jesteście po prostu mistrzynie kulinarne. Cieszymy się bardzo. Gratuluję sukcesu, gratuluję wygranej, gratuluję przede wszystkim stażu. Jesteście naprawdę przykładem, że jak się chce, to można przez pokolenia robić coś dla kogoś i częściowo staramy też dla siebie. Staramy się utrzymywać kontakt z innymi. Tak. Bo to jesteście. To jest, powiem tak, że to nie jest to, że my sobie zrobimy koło i my tylko będziemy dla siebie działać, bo na tym rzecz nie polega. Zrobić coś, ale po prostu, żeby działać wspólnie. I teraz mamy duży tutaj potencjał, bo grupę lokalnego działania dobrze nam się współpracuje z panią Agnieszką Listkiewicz. Dziękujemy. I oczywiście całemu zarządowi też. No i dziękujemy, że można współpracować z kołami, nie tylko z gminnej. Ale z całej okolicy i w zasadzie, jak tu było na początku powiedziane, tak, z dwóch nawet powiatów. Więc i dziewczyny. Uczestniczymy wszędzie, gdzie nas po prostu zaproszą. Nie odmawiamy. Świetnie. Nie wolno odmawiać, szczególnie jeżeli ma się co pokazać, a wy macie. Więc jeszcze raz, sukcesów. Takiej przyjaznej współpracy, tego niegasnącego zapału i uśmiechu. Było mi bardzo miło, dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Dzięki.